witamy. To jest pierwszy dzień, jesteśmy w Bieszczadach, podobno Wołosatem. Zamierzamy przejść główny szlak beskidzki, rzekomo ma on 500 km. Ja myślę, że 15. Okaże się to, nie wiem, kiedy. Na razie nastroje dobre, chociaż przeszliśmy może z kilometr i strasznie bolą nas już nogi, na ręce, kolana. Ogólnie morale spadają. Inne takie części składowe organizmu. Ale świeci słońce, jest fajnie, cieplutko. Przed chwilą było zimno, teraz jest ciepło. No i generalnie spoko. Do zobaczenia. Wącham zimną ciszę we mgle. Zwyczajem niszę nabywa, kto tu przyszedł, to wie. Budzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. Budzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej, przez Gran Paradiso do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo aż na Mont Blanc. Na czarny star. Cześć. Dzień drugi. Powiedzmy, że jesteśmy względnie wyspani, tylko że spaliśmy na podłodze w schronisku, w którym nie było wody, prądu i różnych takich innych. Przyszliśmy do niego bardzo zmęczeni wczoraj, no ale dzisiaj idziemy, świeci słońce. Jest 8:30, a tu już słońce tak grzeje. To masakra. No, ale jesteśmy silni. Smoknąć, nawdychać światła, zasnąć. Wtopić się w las, gdy zachodu światła zgasną. Wtulić się w smocze, węsząc w nim zapewnienie. Wietrząc w nim jasność, lub choćby zapomnienie. Szczyty są objawieniem, śpiewają im kamienie. Zbaw nas ode złego. My patrzymy, bo to dwóch energetyków, jeden, prawda? Patrzymy, a tu widzicie, wiatrak jest. Tu jest jedna anlaga fotowoltaiczna i tu cały dach, że widzi pan, panie Radku, tu się dzieje w górach. Bogów, zbrodni do wodu, wciąż brnąc do przodu. Z tajemniczego ogrodu, krainy ścieków i głodu, krainy śpiewu i godów, krainy śniegu i lodu. Płonące krzewy praw, kontrast truchały, brudny paw iluzji. W stronę pysznej, na szlaku z Limanowej, przez Gran Paradiso do hali Kondratowej. Potem przez Bugowe Berdo aż na Mont Blanc. Na czarny staw, na nowo wciąż grań. Odryć, urwać, świnicę, na groń. Na ślęże, na śnieżnik, połowiec, na skroś. Przez wszystko. Dzień trzeci. Właśnie wyszliśmy ze schroniska. Jest godzina 7 rano. Za nami 65 km w poprzednich dniach. Jesteśmy wypoczęci, wyspani. Ale oczywiście na samym początku zaskoczyło nas ogromne podejście. Także trochę dyszymy, ale będzie dobrze. Dzisiaj do przejścia 30,6 km. Wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć, złudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć, złudzić się, wyjść na szlak, zmęczyć się, zasnąć, złudzić się. A i tak jest dobrze, bo tam na dole, na znaku było 6,5 godziny, a tu przed chwilą było 2,5 godziny, czyli 4 godziny przeszliśmy w 3 godziny. Z jakich stron słonecznych żarów w wionie wiech, jak krąży w drzewach żywny sok, które padną za rok i że nic ich rąk nie zbroczy krew. Waka, wiecie kto tam jest? Złodzieje, znaczy się harcerze. Wiecie co oni robią? Oni kradną. Co kradną? Skarpetki kradną. Najczęściej właśnie skarpetki kradną harcerze. Bardzo trzeba uważać, to są niebezpieczne osobniki. Cześć. Dzień czwarty. Idziemy. Właśnie wyszliśmy ze schroniska. Za nami już w poprzednich dniach gdzieś mniej więcej 95-96 km. Dzisiaj do pokonania kolejne 30. Jesteśmy wypoczęci, tylko wyszliśmy dosyć późno ze schroniska, bo około 8. I obawiamy się, co będzie z następnym noclegiem. No ale myślę, że coś znajdziemy, także powodzenia. No i jeszcze oczywiście idziemy w sandałach, ponieważ moje buty odmówiły lekko posłuszeństwa i na razie je niosę w plecaku.
i chyba wyrzucę je w najbliższym koszu na śmieci. Trzymajcie się. Dzień piąty. Postanowiliśmy sobie go rozbić na dwa dni, ponieważ musielibyśmy dwa dni z rzędu przejść po 40 km, a to mogłoby być ciężkie w wykonaniu. Za nami jakieś 120-130 km w poprzednich dniach. Wczoraj spaliśmy w namiotach wojskowych przygotowanych pod jakąś tam imprezę zielonoświątkowców. Trochę nam się udało. Zjedliśmy też dobry obiad w restauracji. Także generalnie wszystko jest fajnie i dzisiaj mamy do pokonania jakieś 18 km, także chilloutowo. No, na razie idziemy po asfalcie, także średnio nam się to podoba, no ale myślę, że będzie lepiej. Cześć. No teraz właśnie odstawiliśmy walec, bo już było nam niewygodnie, no jechaliśmy walcem. Ale niewygodnie, walec jest taki twardy, to się źle jedzie po górach. To się bardzo źle jedzie, teraz już idziemy z powrotem na piechotę. No i myślę, że za chwilę znajdziemy jakiś nocleg, będziemy spać. Może jutro wrócimy po walec, ale nie, to szajs, to się nie ma. Chyba padał deszcz. Znaczy nie wiem, ale takie mam wrażenie. Dzisiaj mamy do przejścia jakieś 23 km. Za nami już w poprzednich dniach mniej więcej 150. Dzisiaj spaliśmy w całkiem fajnym miejscu, w takim, powiedzmy, ośrodku młodzieżowym, turystycznym. Dlatego, że szukaliśmy go dosyć długo. Znaleźliśmy go w jakiejś tam informacji turystycznej, gdzie pani nam dała numer telefonu do tego ośrodka. Myśleliśmy, że będziemy już spali pod jakąś wiatą, bo tak mocno lał deszcz w tym całym Iwoniczu, że myśleliśmy, że stamtąd nie wyjdziemy, no ale na szczęście jakoś się udało to ogarnąć fajnie i wszystko było dobrze. Dlatego dzisiaj 20 parę kilometrów, no i jeszcze odpoczywamy przed jutrzejszym tam dłuższym dystansem. Dzień siódmy, za nami gdzieś tak w poprzednich dniach 160 mniej więcej 5 km. No dzisiaj wstaliśmy sobie o 3 w nocy, chcieliśmy wyjść, ale okazało się, że
jest burza taka mocna i olaliśmy to, wyszliśmy dopiero o 6. Wczoraj dołączył do nas kolega Piotrek, który też idzie główny szlak Beskidzki. No i idziemy sobie razem, zamierzamy dojść wszyscy razem w trójkę do Ustronia. Także, no tylko, że bardzo dużo dzisiaj jest błota, bagna i jest ślisko na szlaku. Ja musiałem założyć moje z powrotem buty, które mnie trochę obcierają i bolą, ale na razie wydaje się być dobrze. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. Przejechać się kawałek offroadowymi samochodami tutaj z ekipą właśnie z okolic. Nadrobiliśmy kilka kilometrów, także jesteśmy bardzo zadowoleni i wszystko jest w porządku. Samochody wspaniałe. To jest dzień 8. Za nami w poprzednich dniach gdzieś tak 197 km. Dzisiaj mamy do pokonania ponad 20 bodajże 7. Dziś spaliśmy w baczywce w Bartnem. Jesteśmy wyspani, wyspaliśmy długo. Dlatego teraz musimy troszkę szybciej iść, bo trochę zaspaliśmy. No i dajemy sobie radę. Trochę jest bagna, no a my idziemy w sandałach, ale dajemy sobie radę, także wszystko jest w porządku. Jutro wieczorem będzie połówka, 250 km. Właśnie tutaj w przelocie stanęliśmy na chwilę, bo zobaczyliśmy pierwsza liga polskiej piłki nożnej, prawda, gra. No i chłopaki sobie dają radę. Nawet tutaj są zawodnicy z napisami takimi na plecach jak Messi. To się nie zdarza w profesjonalnej piłce. Tylko tutaj w Beskidzie Niskim, proszę Państwa. Poważne mecze piłki nożnej. Naprawdę poważne. Rzadko widać piłkę, ale grają. Grają. To jest chyba najlepsze w tym Beskidzie Niskim, jak teraz. Tak. Patrzcie, naprawdę dobrze grają. To są gracze. O. Out. Rożny był. Dzień 8, tego co pamiętam. Nowi towarzysze. Mamy nowych towarzyszów w podróży, Zuzę i Mikołaja. Tutaj pomachajcie ładnie. No, zamierzamy razem dotrzeć do Krynicy, ponieważ właśnie tutaj Zuza z Mikołajem idą tylko do Krynicy. Znaczy tylko, no, aż do Krynicy. Nie wiem dlaczego tylko Beskidem Niskim. No, to są najlepsze góry pod słońcem. To są kaskaderzy, oni idą tylko i wyłącznie Beskid Niski. No, podziwiam po prostu maksymalnie, także... No i to docieramy dzisiaj do Banicy, gdzie mamy nocleg, także... Halo, halo, idziemy dalej. Dzień 8, ogarnęliśmy kijek do selfie, leżał w lesie. Nie. Nie wiem ile nam zostało, pewnie jeszcze
60 km do noclegu, no ale idziemy, wszystko jest fajnie, tam idą kolejni z tyłu. W porządku. Wieczór, który to jest dzień? Ósmy? No, chłopaki wzięli się za pranie. Kiedyś trzeba. Trochę tego jest. Woda już chyba nabiera kolorów powoli. Jutro mamy połowę trasy. Wszyscy najedzeni. Szczęśliwi, z wrącymi plecami, stopami i innymi częściami ciała. Jest dobrze. Nie no, ogólnie to chyba pozytywnie. Trzeba twardym być. Jedzonko jakieś tam było zrobione. Soczki są. Zaraz idziemy chyba w Kimę. Będziemy. No, ruszać jutro. Cześć, to jest dzień 9. Wczoraj zrobiliśmy jakieś 37 km. Także dzisiaj jesteśmy lekko zmęczeni, ale na szczęście mamy niedużo kilometrów, bo mniej więcej 20 do 30 dzisiaj, także spokojnie. No ale dzisiaj jest to utrudnienie, że pada deszcz, także jakieś tam kolejne wyzwanie. Przez wczorajszy dystans trochę ucierpiał moje kolano i muszę iść po pasce. No ale myślę, że będzie jakoś dobrze i damy sobie radę. Mam tu jakieś rzeczka. Także no, myślę, że będzie w porządku. Dzisiaj mamy też połowę szlaku, mniej więcej 250 km gdzieś tam za powiedzmy 3 godziny. Krynicy. To jest dzień 9. Dziewiąty. I nie ostatni. Za nami już prawie połowa. Spotkaliśmy naszych przyjaciół z Bielska Białej, z którymi chodzimy po górach, swoją drogą nauczyciele z naszej szkoły, panie Grzegorzu i panie Rafale. Dzień dobry. Coś tutaj proszę powiedzieć wspaniałego. Bardzo się cieszymy, że do chłopaków dotarły, bo nam mówili w czasie roku szkolnego, że się wybierają i dzisiaj takie miłe spotkanie. Na gorąco, w ogóle nieumawiane, zupełnie nieumawiane i udało się spotkać. Życzymy się bardzo. Super. Życzymy nie szerokiej drogi, bo nie kierowcy, tylko jakiej? Wąskiej. Wąskiej i szybkiej, żeby zdrowie nie opuścić. Nie zarośnięte. Dziękujemy bardzo. Także no, my lecimy dalej i... Cześć, dzień 10. Dzisiaj spaliśmy w Jaworzynie Krynickiej. Mamy za sobą już połowę trasy. Nastroje bardzo dobre na dziś, świeci słoneczko, pogoda jest świetna. Minęliśmy Beskid Niski. Wszyscy z tego powodu są bardzo ucieszeni. Chłopaki też tutaj się prawda cieszą. No i za chwilę wyruszamy dzisiaj podróż do Rytra. 23 km bodaj. Także myślę, że...
jest dzień 11. Dzisiaj spaliśmy w Rytrze. Poznaliśmy piękną panią. Mikołaj Boda poznał piękną panią. Generalnie jesteśmy wyspani. Oczywiście zaspaliśmy o 1,5 godziny, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Ja nie rozumiem, dlaczego mówisz, że zaspaliśmy. No zaspaliśmy o 1,5 godziny. Zaspaliśmy później. W każdym razie mamy do pokonania 28 km w dniu dzisiejszym. Za nami 303 km w poprzednich dniach. Dziś spaliśmy w Korosienku. No i do pokonania mamy gdzieś mniej więcej 20 km w dniu dzisiejszym. Także nie jakoś szczególnie dużo. Odpoczywamy. No i będziemy dzisiaj spać w stacji turystycznej w Studzionkach. Ale ty fajny jesteś.
trzymać. No, taki, taki fajny pies. No chodź. To jest dzień 13. Dzisiaj spaliśmy w Studzionkach, koło miejscowości Ochotnica Górna. No niestety dzisiaj od rana idziemy w okrojonym składzie, bo wczoraj Mikołaj po kontuzji kolana nie był w stanie dalej iść, no i tylko załatwiliśmy jakiś tam transport, żeby po niego przyjechał i no i Mikołaj niestety musiał zrezygnować, ale i tak szacun, przeszedłeś Mikołaj gdzieś 320 km, więc i tak naprawdę dużo i na pewno dokończymy to później. No i co dalej? No my walczymy dalej, chcemy dojść do końca. Dzisiaj do przebycia jakieś 20 parę kilometrów i śpimy na Maciejowej, także no, trzymajcie kciuki. Bodzik, jak będziesz to oglądał, to bardzo wygodne sandały, dzięki. Sandały Bodzika wygodne. Dzień 14. Dzisiaj spaliśmy na Maciejowej, z której taki piękny widok właśnie się tutaj nam ukazuje. No i co? No dzisiaj mamy do pokonania ponad 30 km. Będziemy spali na hali Krupowej, jutro będziemy wchodzili na Babię, najwyższą górę na naszym szlaku. Swoją drogą, moją ulubioną górę. Na razie. Także no myślę, że wszystko będzie dzisiaj w porządku i dotrzemy tam, gdzie mamy dotrzeć. Dzisiaj też pogoda nas właśnie rozpieszcza, jest dosyć fajnie słonecznie, ale nie jest jakoś tak bardzo ciepło, także myślę, że pójdzie się dobrze. Trzymajcie kciuki. Jest godzina 3:30, więc zbieramy się do wyjścia. Dziś mamy Babię, czyli najwyższą górę na tym szlaku.
No i w sumie dzisiaj lajtowo mamy do przejścia jakieś 16,5-17 km. Także jest w porządku. Jesteśmy jeszcze troszkę nie wyspani, ale słowo nie jest w porządku. No jeszcze jest ciemno. Myślę, że wstanie słońce. Także czekamy na słońce i będziemy lecieć. Trzymajcie. Dzień 16. Dzisiaj spaliśmy na Markowych Szczawinach. Dołączył się do nas pan Artur. Czołem. No i idziemy razem do Ustronia. Wydłużyliśmy sobie o jeden dzień, dlatego że chcemy jeszcze pozwiedzać parę różnych miejsc po drodze. Także troszkę sobie wydłużymy główny szlak Beskidzki. No i myślę, że wszystko będzie w porządku. Idziemy sobie w trójkę i walczymy. Także trzymajcie kciuki. Dzisiaj idziemy do Węgierskiej Górki. Dalej w trójosobowym składzie.
My byliśmy wczoraj jeszcze tylko na Pilsku na chwilę po południu, bez plecaków, żeby zobaczyć, bo nie byłem nigdy, także bardzo fajnie, polecam, bardzo ładne widoki. No i dzisiaj do pokonania jakieś 20-22 km, coś takiego, coś, no spokojnie. Cześć, to jest dzień 18. Dzisiaj spaliśmy w węgierskiej górce. No i dzisiaj też mamy do pokonania jakieś 20 km. To jest dzień przedostatni, także już powoli czujemy dom. No i myślę, że wszystko będzie dobrze. Jest strasznie gorąco i pod górę, ale dajemy sobie radę. Cześć, to jest dzień 19. Dziś spaliśmy na stożku. No i schodzimy do Ustronia i to będzie ostatni dzień naszej wędrówki. Już prawie bardzo blisko i 500 km za nami, także jesteśmy szczęśliwi. No i dzisiaj kończymy. Będziemy mieli w końcu możliwość wyspania się w wygodnym łóżku i wzięcia ciepłego prysznica w domu, także jesteśmy szczęśliwi. Jeszcze parę kilometrów i będziemy mieć kropkę tam stanowiącą koniec szlaku. W końcu kropeczka, 500 km za nami, wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, także no, to było wyzwanie. Dziękuję wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli, tym, którzy we mnie nie wierzyli, dziękuję jeszcze bardziej. No i polecam każdemu przejście głównego szlaku beskidzkiego, bo jest to naprawdę wspaniała wyprawa i przygoda, także polecam naprawdę.